pewno nie wiem, jak ten mecz by wyglądał, gdyby nie czerwona kartka i na pewno głupie zachowanie się Rafała Czerwińskiego w tym momencie, kiedy co prawda chciał szybko rozegrać aut, ale nie może się tak zachować. Na pewno ta kartka czerwona była słuszna. Żal, że to jest na dzień dzisiejszy jeden z bardziej doświadczonych zawodników, na którego liczymy i w takim momencie tak się zachował, ale muszę pochwalić całą drużynę, pomimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, bardzo dobrze taktycznie się przesuwaliśmy, było dużo walki. Nie pozwalaliśmy może z gry tak przeciwnikowi dużo stworzyć sytuacji. Można powiedzieć, że tak z gry była jedna sytuacja i te dwie zostały w fragmencie gry. Później na pewno ten rzut karny i czerwona kartka, to mi ocenić, jak to jest, czy był faul, czy też również czerwona kartka, taka, jak powiedział, decyzję sędzia. I na pewno już w takiej sytuacji było nam ciężko, chociaż myślę, że drużyna gospodarzy aż tak wielu sytuacji nie stworzyła. A druga bramka samobójcza, jak gdyby to też zawsze dodatkowo boli, ale patrząc na naszą grę, pomimo osłabienia liczebnego, muszę powiedzieć, podziękować chłopakom za serducho, zdrowie, jakie dzisiaj zostawili trenerowi, pogratulować awansu, życzyć dobrego meczu, dobrej gry i pełnego stadionu publiczności z Krakowa. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Brzęczkowi. Proszę. Na początku może miło poznać człowieka, którego podziwiało się w telewizji, także i podziękować za mecz. Jeżeli chodzi o sam mecz, na pewno ta czerwona kartka ustawiła to spotkanie, na pewno ten mecz by się zupełnie inaczej układał i byłoby nam ciężej odnieść zwycięstwo w tym meczu. Tak jak przed meczem podkreślałem, że jest to kolejny etap przygotowań. Pucharu nie traktowaliśmy jakoś tam priorytetowo, trenujemy normalnie i na pewno stąd wynikało troszeczkę dość duże zmęczenie zawodników, mimo że tego tempa meczu nie było do samego końca, ale cieszymy się ze zwycięstwa i gramy dalej. Dziękuję. Dobrze, panie trenerze, chciałem zapytać, plany na najbliższe dni, jaki sparing graczy teraz w weekend, to raz, a dwa, czy cieszy się pan, że pierwszy Ekstraklasowicz przyjeżdża do samej roli teraz? Gramy w sobotę z Wisłą Puławę, godzina do ustalenia jeszcze 11-12. A gdzie? Jest taki uczuń dla gości, dlatego że mamy troszkę tych kilometrów i być może ten sparing, w piątek będzie czwartek, w piątek będzie decyzja, czy o 11 czy o 12, żeby tak wcześniej nie wyjeżdżali. Gramy u siebie. No, jak przyjeżdża drużyna z Ekstraklasy, to wszyscy się cieszą, kibice, zawodnicy, także to jest jakieś święto. Proszę bardzo, kolejne pytania. Krakowie jeszcze. Nowi zawodnicy jeszcze zapytamy. Płonka i Wietecha, niech pan powie, pan ocenił dzisiejszych występów. No, Tomek wraca na stare śmieci, ja też mówię, legenda tego klubu i fajnie, że jest z nami. Tomek, Płonka, Kruszczelców trzeciej ligi, no myślę, że chyba długo czekał, parę lat, żeby ktoś dał mu taką prawdziwą szansę na poziomie drugiej ligi, taką szansę dostaje i mam nadzieję, że ją wykorzysta. To trener Rakowa Mariusz Biel. Panie trenerze, jaka jest sytuacja w ogóle w Rakowie, jak to się organizacyjno, finansowo przedstawia w tej chwili, bo mniej więcej na podobnych, żeśmy jechali kiedyś w historii stali Raków na tych hucianych pieniądzach, jak to teraz jest w Częstochowie. To znaczy, to tylko jeżeli chodzi o hutę i to wszystko, co związane było z hutą i powiązanie z klubem, to tylko jest jak gdyby czar wspomnień na dzisiejszy ISD, huta nie wspiera nas w żaden sposób, tak więc na dzień dzisiejszy to wszystko, co organizujemy, to są prywatni ludzie, część, jakaś drobna część wspiera nas miasto. Na pewno nie jest to taka sytuacja, jaką byśmy sobie życzyli, ale z drugiej strony, jeżeli przypomnę sobie, jak zaczynaliśmy 3,5 roku temu, w jakiej byliśmy sytuacji, był taki okres, że praktycznie nie płaciliśmy ani zawodnikom, ani wszystkim pracownikom klubu przez 6-7 miesięcy. Teraz jak gdyby ta płynność finansowa, jeżeli chodzi o to wynagrodzenie podstawowe w tych ostatnich paręnastu miesiącach, można powiedzieć, jest z wyjątkiem to może jednego miesiąca, tak więc w tych realiach polskich nie jest najgorzej. Oczywiście no nie stać jest nas na to, żeby ściągać zawodników spoza drogich, na dzień dzisiejszy jest większość naszych wywołanków i ci, którzy ewentualnie chcą do nas przyjść i nie patrzą na pieniądze, ale na szansę na to, żeby się pokazać. Ale ja myślę, że pomimo tych ubytków, przede wszystkim starszych zawodników, no i przede wszystkim
porównaniu do ostatniego sezonu na dzień dzisiejszy, ze względów na podejście, jak również ze względów na kontuzję, straciliśmy 6 obrońców i to jest na dzień dzisiejszy nasz jakiś problem, ale ta młodzież, która zaczyna grać, co nasi wychowankowie, ja myślę, że oni, to frycowe, które teraz płacą, takie jeszcze te juniorskie zachowania się w niektórych momentach, ale na pewno w przyszłości będziemy z nich mieć dużo pociechy, a ja myślę, że również tam najbliższe dni powinny jak gdyby też przynieść nam jakieś jeszcze wzmocnienia i ja myślę, że na pewno ta walka w drugiej lidze no będzie niesamowita w 10 drużyn spada, tak więc to będzie taka prawdziwa rzeź, przepraszam za wyrażenie, ale z drugiej strony powiem szczerze, że pomimo, że będzie na pewno ciężko się utrzymać ze względu takiego sportowego poziomu, ja myślę, że dobrze ta reorganizacja jest, ponieważ to z jednej strony jak gdyby zawęzi troszeczkę ilość tych drużyn, to spowoduje również, że ci, którzy są silni, ci, którzy są ekonomicznie i sportowo, tam powinni grać. I również ja myślę, że to będzie też taki sygnał dla piłkarzy, że muszą sobie zdać sprawę z tego, że nie mogą się jak gdyby zadawać tym, co jest, że nie mogą w jakiś sposób żądać nie wiadomo czego, bo to jest de facto trzecia liga, tak więc my musimy patrzeć również na to, żebyśmy tych piłkarzy wychowali do tego, że najpierw trzeba coś pokazać, coś osiągnąć, a później można stawiać warunki i to jak gdyby zawęzi troszeczkę tą ilość tych zawodników.